Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy w Warszawie, w restauracji Champions, a ze mną Kamil Selwa, który otworzy nową kategorię 61 kg w KSW. Cześć! Witam wszystkich. Ze Spartan Fight przywiało Cię aż do KSW. Powiedz, czy spodziewałeś się takiego angażu w tak krótkim czasie? Właśnie dosyć szybko się to potoczyło. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak szybko do tego dojdzie, ale można się tylko cieszyć z tego. Zostałeś ostatnio nominowany w ogóle w Heraklesach do odkrycia roku i po prostu nagle wypłynęła informacja o tym, że zostałeś nowym zawodnikiem KSW. Powiedz, czy doszły do Ciebie te informacje, że takie wyróżnienie jest przed Tobą, czy dopiero teraz, jak ja Ci to mówię, to się o tym dowiedziałeś? Nie, już słyszałem właśnie, jak jechałem na media trening, już tam słyszałem, że zostałem wyróżniony. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że moje walki się podobają i super. Jesteś rywalem Anzora Ajiyeva, który dopiero co schodzi do tej kategorii wagowej. Powiedz, czy jest już jakiś game plan na niego rozpracowany i czy gdzieś tam znasz już słabe strony swojego rywala, czy cały czas jest to gdzieś w analizie? No bo dopiero walka. Nie, już z trenerami przygotowaliśmy się pod niego konkretnie, także jakiś tam game plan jest. Jutro walka pokaże, czy przyniesie to rezultat. Właściwie nie ma jakoś wybitnie dużo zawodników, jeżeli chodzi o kategorię 61, którzy kwalifikowali się by gdzieś do KSW. Czy jeżeli wygrasz tę walkę z Anzorem, to czy jest ktoś, z kim ewentualnie chciałbyś, żeby w KSW Cię zostawiono? Nie, to już pozostawiam włodarzom KSW. Ja po prostu, ktoś mówi mi, że mam walczyć, podejmuję decyzję, czy walczę, czy nie, po prostu. Gala w studiu, okrojona liczba kibiców i zupełnie nowy format. Powiedz, czy jest to wobec Ciebie jakaś ujma, że zostałeś włożony akurat w rozpiskę takiej gali, w której kibiców będzie góra 200, czy jest Ci to absolutnie obojętne? Szczerze mówiąc, to wolę, jak jest więcej kibiców, jak ten doping jest większy, ale no coś tam kibiców będzie, także myślę, że ode mnie też tam przyjeżdżają. Myślę, że tak bardzo cicho nie będzie. Mocne i słabe strony Ajiyeva, na które musisz uważać i które będziesz musiał rozpracowywać. Jakoś tak mniej więcej wiadomo, game plan mnie zdradzisz, ale może cokolwiek. Już to muszę pozostawić chyba sobie. To zapytacie jutro. Dowiecie się wszyscy jutro, tak. Jutro mogę zdradzić, czy wyszło, czy nie wyszło. Czy w związku z tym, że jest to tak duża organizacja, czujesz jakąś presję na sobie? No, jakoś tam wiadomo, że troszkę jest jakaś presja, ale jeszcze jakoś tak spokojnie do tego podchodzę. To jeszcze zupełnie na koniec. Gdzie się przygotowywałeś? Ile czasu Ci to zajęło? Czy miałeś jakieś wyjazdy? Czy do Ciebie do klubu sprowadzano? Głównie przygotowałem się u siebie w klubie, sprowadzano do mnie do klubu. Wyjeżdżałem też na Ukrainę. Także coś tam zmieniałem z pari partnerów, także co mogę powiedzieć? Że jutro wybuchnie bomba. Tak, dokładnie. Powiedz mi tylko jeszcze tak zupełnie na koniec, czy to kontrakt Twój z KSW opiewa tylko na tę walkę, czy jest to jakiś długoterminowy? Nie. Nie pytam o szczegóły. Nie, to jest na więcej walk mam podpisany kontrakt. W takim razie ja Ci życzę na ten moment już wszystkiego najlepszego w jutrzejszej walce. Chwila jeszcze czasu dla Ciebie, jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, proszę bardzo. Tak, przede wszystkim chciałbym podziękować moim sponsorom, dzięki którym moje przygotowania były na lepszym poziomie. Jest to firma Combat Cross, jest to firma Fautunik, jest to firma City Format, Marway, Kreostyl. Także dziękuję tym firmom. Jeśli któreś pominąłem, to przepraszam. Jeszcze tam na pewno wspomnę. Chciałem podziękować wszystkim znajomym, rodzinie, dziewczynie. Także dziękuję. A ja bardzo dziękuję Tobie, no i życzę powodzenia. Dzięki wielkie.